Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, otwieramy paczki z One Still Watchem, a oto te karty, które widzicie, można trafić, więc polowanie na Ronaldo, Varana czy Hakimiego dzisiaj będzie, mam nadzieję, potężne. No i oprócz tego, moi drodzy, napiszcie też w komentarzu, co wy trafiliście ze swojej paczki z One Still Watchem. Jestem mega ciekawy, jak u was dropiło, jak to wyglądało, bo ogólnie jak patrzyłem, to nie było kolorowo. I też na grupce United Angels tam nie wrzucaliście żadnych tam Ronaldo, ale co będzie dzisiaj? Zobaczymy. Także, moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a my startujemy! Tak tam ogarnia to też. Jesteście, czy was nie ma? Tylko Bryce'a nie jest. O, mamy One Still Watcha z Anglii, a więc Jack Grealish po raz pierwszy. Potężny Jack Grealish. Okej, okay, nice. Witamy Jack, hello Jack. I to była chyba paczka za 50, czy nie? Nie wiem, w jakiej to było paczce. Za 25 tysięcy. Kamawin? A nie, bo on jest w zadaniach. Okej, okay, ale Jack Grealish, wymienny One Still Watch. Pięknie. Okej. Okay. No, ale poniżej 90 koła chodzi, gdzieś 80. No, będzie raczej potem chyba więcej chodził. No dobrze, mamy Jack Grealish. A to dopiero początek, to dopiero początek. Jeszcze będzie paczka z One Still Watchem. Jak tam będzie Jack, to będzie nieprzyjemnie. Jest kolejny! One Still Watch wymienny! One Still Watch po One Still Watchu. Po Jacku Grealishu jest Berghaus, też wymienny. Okej, okej, okej. No dobra, to co, może jakiś hat-trick? No dobrze, trzy paczki za 50 tysięcy i będzie paka z One Still Watchem. O, to tylko ekrany z Anglii. O, ale to może być Kai Walker, ale pewnie będzie Trippier. Locatelli! Trzeci One Still Watch! Co jest? Na cztery paczki? Na cztery paczki trzy One Still Watche? What the hell? I to trzy wymienne One Still Watche. Co to za dym jest, ty? Co jest grane? I kolejny walkout, ale to już jest Andy Robertson. Liverpool, okej, okej. Czy coś oprócz niego jeszcze jest inform? Dobrze, dobrze. No to zobaczmy. No to zobaczmy. Kto tym razem? Może Portugalia! Uwaga! Jest Holandia! Jest Berha. Aj, jest. Ojajajajaj. Nie tym razem, nie tym razem, nie tym razem. Żarty na bok. Dobra, leci. Kolejna paczka z One Still Watchem. I zobaczmy, co to będzie. Holandia, napastnik Malen, okej. Okay. No to jest zawodnik, który dostanie mnóstwo informów, jego zwykła karta już robi różnicę, więc myślę, że to nie ma tragedii względem tych Berghausów i tak dalej. Malen, better. Ale to nie jest to, na co na pewno każdy z nas liczy. Ile w ogóle ten Malen kosztuje? 100k plus, no dobra, no dobra. No to zaczynamy zabawę, proszę państwa. Kolejna paczka z One Still Watchem i kto tym razem? Włochy, czyli będzie... Locatelli. Ja nie wiem, ile Locatelli musi dostać informów, żeby był grywalny. Na pewno jego statystyki na karcie nie są adekwatne do tego, co prezentuje na prawdziwych boiskach. Absolutnie nie. Ludek już 175. O, mamy walkout! A to jest Sergio Ramos. O nie, on będzie miał One Still Watcha za tydzień. Aja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 j
czujemy się bardzo, bardzo źle. 70 tempa. To już nie oddaje, to już nie oddaje. Dobra, to leci. Kolejna paczka z One Stewatchem. I co my tu mamy? Nie. Nie. Locatelli. O, to jest niemożliwe. Naprawdę, napiszcie, no kogo wytrafiliście, ale no chyba Locatelli jest w 70% paczek na One Stewatchem. To niezłe prawdopodobieństwo trafienia Locatelliego. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Czy tu może być boom? Czy tu może być boom? Hiszpania, Espesaul. Nie. To jest skandal.
No dobra, my tu mamy pakę za 100 tysięcy. I mamy też walkout Toniego Krosa. Gorecki. Dobra, spokojnie, zobaczmy. Leon Goretzka warty 300 tysięcy, więc jak najbardziej spoko, może 200. W każdym razie bardzo dużo, oprócz Gorecki chyba nic spektakularnego, ale Gorecka z cyklu top. No w okolicach 200 koła, też jest Kessie, Silva, De Vrij, overallowo, Mbabu też warty około 20. Dobra. No to lecimy. Kolejny once to watch, widzowie. Kolejny once to watch i w środku tym razem będzie Holandia Malen. Nie chcę oglądać tej Holandii już Malen. Malen, Locatelli, Dumfries, Berghaus. I tak w kółko. No, bylebyśmy kupowali tę wersję. Dobra, kolejna paczka z Last Watchem. Proszę Państwa, czy to jest ten moment przełamania? Uwaga, jest Francja! O! Upamecano, a nie Manchester United. Jest. Ale Upamecano jest absolutnie spoko. Absolutnie spoko, jak jeszcze dostanę jakiegoś informa, czy coś ten Last Watch będzie. Będzie klasa. No i wartość. Upamecano w okolicach 500 000. 300 tysięcy znaczy. Okej, nice. O, jest once to, jest inform! Nie, Boże. Miałem w głowie Viniciusa, ale jest nowa drużyna. Artur Cabral. Ajajaj. Trochę może się odkuść na ten czas. Musi. O, once to watch. Austria, jest Alaba i to wymienny Alaba, okej. No to pytanie, ile pan Alaba kosztuje? Gdyby Alaba miał chociaż tą 80, to karta byłaby warta zdecydowanie więcej, ale i tak nie będziemy narzekać, bo Alaba z tylko 100 tysięcy? Coś tu nie gra. Za mało, według mnie. A 100 tysięcy to te pierwsze karty pewnie w rzeczywistości, teraz kosztuje 70-80 koła. Strasznie mało. Myślałem, że tak do 200 ten Alaba może ten pójść, kurde, a tu bida. Ale jest kolejny once to watch z rzędu, Anglia, Ales! I to jest Jack Grealish! Ależ passa! Jacek Grealish, 84 overall. O, baben. Jack Grealish w okolicach stówki też. Okej, 80, 70 pewnie gdzieś. No dobra, zobaczmy. Kolejna paczka z once to watchem. I ladies and gentlemen, kolejny transfer to... Berghaus. O nie. Nie. Ale jak nie gracie tak na główki, wrzutki, no to ten Werner chyba będzie lepszy. To tutaj Mertens. Paczka z Heroes będzie... listopad, grudzień. Dopiero. Patrząc na statystyki tych Heroesów, nie? Tutaj też ekran. Kurde. Niby ekrany sypi, ale... To nie to.